Cześć Kraków! Na tablicy ogłoszeń, co w świetlicy się mieści, przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie tej treści. Na tablicy ogłoszeń pod blaskowym markerem ktoś napisał słów kilka, dziwna była ich treść. Wiadro jest do połknięcia. Wiadro, namówić się daj. Połkniesz takie w całości, to czeka cię szpital. Ze szpitala uciekniesz i czeka cię raj. Pomyślałem, to świetnie, takie wiadro blaszane, przecież łyżek i noży połykałem już sto. Pomyślałem, to świetnie, pomysł jest pierwsza klasa, jeszcze nikt nie próbował i to może być to. Wiadro jest do połknięcia. Wiadro, namówić się daj. Połkniesz takie w całości, to czeka cię szpital. Ze szpitala uciekniesz i czeka cię raj. Gdy wróciłem pod cele i wiadro połknąłem, z wizją wyjścia na wolność właśnie kładłem się spać, przyszedł klawisz i mówi, że jutro wychodzę, bo ktoś kaucję zapłacił i nie muszę się bać. Wiadro do wyciągnięcia. Wiadro to wolność i raj. Ledwo jedno połknąłem i byłem za murem. Jeśli siedzisz we więźniu, to namówić się daj. Wiadro jest do połknięcia. Wiadro to wolność i raj. Wiadro jest do połknięcia. Wiadro, namówić się daj. Daj, 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 daj. Wiadro jest do połknięcia. Wiadro to wolność i raj. Raj, raj, raj. Wiadro jest do zjedzenia. Koniec widzenia. Kawaretanie Mrum Rum z Lublina.